bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Czy ktoś widział ostatnio w Mińsku taki rodzaj maszyny, coś ala ciągnik, spychacz, troszeczkę jakieś przyczepki, a tam jakieś materiały? W lepiku to tam nie było, bo na gorąco tego nie robią. No właśnie, to oczywiście ekipa remontowa mińskich ulic, która szwenda się tu i tu i szuka dziurki jednej, drugiej, trzeciej i zalepia. Zadzwoniłem do Zarządu Dróg Miejskich, no nie było kompetentnej osoby, z kim porozmawiać, ile to, ale jeden z pracowników mi wyjaśnił, że przecież to już trwa nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, nie miesiąc, a całe lata. Więc dopytywałem, czy rzeczywiście to jest sens, żeby takie wybite przez wodę, bo przecież jak asfalt pęka, no to tam się tworzy, prawda, jakaś mała kałuża przez te kapilary, a potem wysadza, wybija dziury. Czy to jest akurat dobre, żeby tak tylko dorywczo naprawiać, czy nie można po prostu większej powierzchni położyć? No bo niektóre ulice, jak Homońskiego na przykład, to jest pełna dziur. Tutaj robili przy Urzędzie Miasta. No ja rozumiem, że burmistrz musi jeździć ewentualnie po jakimś płaskim terenie, niedziurkowatym, i słusznie, i naukowo. Zresztą ja tutaj też dojeżdżam, więc i mnie to pomaga. No ale gdyby na przykład było tak, że ktoś złamał oś albo resor, albo coś takiego, no to wiadomo, że miasto musiałoby płacić. No i chyba dlatego tak prowizorycznie to wszystko reperują, żeby działo się dobrze. Ale czy rzeczywiście dzieje się dobrze? Miasto na takie doraźne remonty zużywa rocznie około 2,5 miliona złotych. To jest tak tyle zaplanowano na 2021 rok. I to jest tak no, 3/5 gdzieś tego, co było w poprzednim roku, a więc mniej. Więc to reperowanie to będzie mniej intensywne, a może dzięki zimie będzie mniej dziur. Wątpię, bo w tym roku zima jest taka prawdziwa, robi się. No są oczywiście ocieplenia, ale znowu idą mrozy, tak sinusoidalnie. Mamy ciepło, mróz, ciepło, mróz. No i to jeszcze bardziej sprzyja wybijaniu właśnie dziur, czyli dziurawieniu mińskich ulic. Zastanawiam się, czy kiedyś, jak kładziono ten asfalt, bo to nie ma betonowych unes, jest asfaltowe, czy przewidziano, że to tak krótko będzie trwało? Przecież niektóre ulice to mają kilka, no najwyżej kilkanaście lat. Warszawska dziur nie ma, więc ale ciężko się o nią jeździ, to fakt. Tam podobno są jakieś zbrojenia pod tym asfaltem. I może dlatego nie wybija tych dziur. Ten asfalt jest zrównoważony, jeśli chodzi o całą powierzchnię. Co dalej? No ja nie wiem, jak będzie dalej. No, są remonty doraźne. Dziura za dziurą się wybijają. Ich będzie coraz więcej. I tych 2,5 miliona złotych może kiedyś nie wystarczyć. No ale czemu my się dziwimy, skoro budżet miasta to jest 5% z haczykiem małym dochodów i jedno z najgorszych miejsc w Polsce, w powiecie na razie, nie w Polsce, ale może i w Polsce. To miasto 40-tysięczne ma z budżetem ponad 250 czy około 250 milionów złotych. Wiadomo, że tam idzie na 500 plus jeszcze, to tak około 200 trzeba liczyć, ale i 200 milionów to też jest sporo, najwięcej tutaj. I w naszej okolicy, kto wie, czy nie więcej niż inne miasta powiatowe mają, typu Otwock, Wołomin. W związku z czym bardzo się zastanawiam, co dalej. No, nie wiem, może rzeczywiście trzeba będzie porozmawiać z prezesem Zarządu Dróg Miejskich tak poważnie, żeby ewentualnie dowiedzieć się, czy to reperowanie doraźne, takie prowizoryczne, ta prowizorka uliczna będzie trwała długie lata i na ile wystarczy
pieniędzy, by te wszystkie dziury, coraz ich będzie więcej, przypominam, pozalepiać. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, zastanawialiśmy się w redakcją i nie tylko, bo rozmawiałem z różnymi ludźmi, z mieszczanami. Mam nadzieję, że to pokażemy Państwu, co sądzą właśnie na temat tego, tych dziur chałtury, bo ja to nazwałem w tytule artykułu dziurami chałtury. Chałtura jest fajna, tylko że do czasu zespół chałturniczy też jest dobry, ale też do pewnego czasu, bo musi trzymać poziom. Na miejskich ulicach nie ma żadnego poziomu. Jak na razie może się to zmieni, ale to do tego potrzebna jest zmowa wręcz radnych, taki lobbying stworzony, by radni zmusili burmistrza Jakubowskiego do innej polityki ulicznej, że się tak wyrażę. Będziemy się temu przypatrywać. Słychać TV.